Przy okazji laudacji na cześć nagle zmarłego arcybiskupa Życińskiego wrócił problem mówienia o zmarłych. Jedni twierdzą, że o zmarłych należy mówić dobrze albo wcale. Inni idą jeszcze dalej, przekonując, że nawet kanalię trzeba po śmierci dobrze wspominać. Ja stoję na stanowisku, że o ludziach, zarówno żyjących, jak i zmarłych, trzeba po prostu mówić prawdę. Dlaczego jest to ważne i właściwe podejście? Po pierwsze, mówienie prawdy o ludziach, zarówno zmarłych, jak i żyjących, jest sprawiedliwe. Sprawiedliwość właśnie na tym polega, że oddaje się każdemu to, na co zasłużył. Po drugie, jest to dobre i uczciwe. Jedno z przykazań danych Mojżeszowi brzmiało: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 16 werset. Powie ktoś, jest tu tylko mowa o fałszywym przedstawianiu człowieka w celu szkodzenia mu. Racja. Czy jednak fałszywe przedstawianie człowieka w celach hagiograficznych jest moralne? Biblia daje tu pewną wskazówkę. Troszkę na inny temat, ale za chwilę, jak przeczytam, zobaczą Państwo, że pewne zastosowanie do naszego problemu ten tekst ma. To jest Księga Przypowieści, 17 rozdział, werset 15. I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana. Bóg brzydzi się zarówno wybielaniem winnego, jak też oczernianiem niewinnego. Czy śmierć człowieka czyni tu jakąś różnicę? Po trzecie, zakłamywanie prawdy o zmarłych jest niewychowawcze. Chcemy, by nasze dzieci uczyły się z historii czy z życia innych osób. Czego się nauczą, gdy o niegodziwcach będziemy po śmierci mówić dobrze, czy nawet będziemy ich wychwalać? Czy nasze dzieci będą właściwie zmotywowane, by nie iść czasem za ich przykładem? Po czwarte, wychwalanie złych ludzi po śmierci jest wysoce krzywdzące dla ludzi, którzy płacili cenę za uczciwość, honor, wierność, czasem cenę najwyższą. Dla wielu z nich jedyną nagrodą jest dobra pamięć po śmierci. Gdy po śmierci wychwalamy wszystkich, odbieramy nagrodę prawdziwym bohaterom i ludziom wybitnym. Po piąte, wychwalanie wszystkich po śmierci, niezależnie od ich prawdziwych dokonań w życiu, jest nihilistyczne. Cechą antycywilizacji jest właśnie zatarcie różnicy pomiędzy dobrem a złem, między prawdą a fałszem, między cnotą a występkiem. Jeśli tak samo wychwalamy człowieka prawego i kanalię, to zacieramy różnicę między dobrem a złem. Przyczyniamy się więc do burzenia Bożego porządku. Z tych to przyczyn nie przyłączymy się do fałszywych laudacji na cześć wielkiego szkodnika sprawy Bożej i narodowej, Józefa Życińskiego. Tak samo jak ocenialiśmy go za życia, tak samo oceniamy go po śmierci.